Najwyższe bezrobocie od dekady i upadające firmy. Najnowsze dane wskazują, że 8,3% Szwedów w wieku od 18 do 74 lat pozostaje bez zatrudnienia. To najwięcej od dekady, a zarazem czwarty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, przekazał w środę minister pracy Johan Persson. Dodał, że za trudną sytuację odpowiadają nie tylko recesja i niepewność na świecie, ale także problem z integracją imigrantów. Spodziewamy się, że bezrobocie wzrośnie do 8,4% i pozostanie wysokie również w przyszłym roku, podkreślił Persson na konferencji prasowej w Sztokholmie. W czerwcu bieżącego roku upadłość ogłosiły 5872 firmy. O 38% więcej niż w tym samym miesiącu 2023 roku i najwięcej od 1996 roku. W pierwszym kwartale bieżącego roku bankructwa przedsiębiorstw spowodowały utratę pracy przez 14675 osób. Za przyczynę kryzysu na rynku pracy, oprócz recesji w szwedzkiej gospodarce i niepewności na świecie, minister uznał problemy z integracją imigrantów oraz ich społeczne wykluczenie. W Szwecji poziom bezrobocia jest trzykrotnie wyższy wśród osób urodzonych za granicą, około 17% cudzoziemców jest bez pracy, niż wśród rodowitych Szwedów, ponad 5%. Więcej osób musi pracować, to nie jest pozytywny wzorzec, gdy dzieci nie widzą swoich rodziców wychodzących do pracy, zaznaczył Persson, dodając, że należy przeciwstawiać się uzależnieniu od zasiłków. Jednocześnie, mimo wysokiego poziomu bezrobocia, które plasuje Szwecji na czwartym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej po Hiszpanii, Grecji i Finlandii, wiele branż ma problemy ze znalezieniem pracowników. Na szukających pracy czeka 117 tysięcy wakatów. A poszukiwani są nie tylko wysoko wykwalifikowani eksperci, ale też pracownicy restauracji czy domów opieki, podkreślił Persson. Pracowników brakuje szczególnie na północy Szwecji, gdzie trwa zielona transformacja w przemyśle. Tam też buduje się teraz mieszkania czy drogi, dodał. Według ministra rząd, aby przeciwdziałać bezrobociu strukturalnemu, przeznaczył w tym roku środki finansowe na sfinansowanie 21,5 tysiąca miejsc na kursach w szkołach doskonalenia zawodowego. W Szwecji działają również bezpłatne szkoły dla cudzoziemców, uczące języka szwedzkiego, w których naukę można często połączyć ze szkoleniem zawodowym.